Proszę pana, jesteśmy na premierze filmowej Dolina Bogów reżysera Lecha Majewskiego. Proszę powiedzieć, jakie ma pan oczekiwania co do danej produkcji filmowej? Mam oczekiwania dużego, znaczy poważnego i bardzo symbolicznego kina, bo do tego nas przyzwyczaił pan Lech Majewski, ale też bardzo ciekawym dla mnie elementem jest to, że wystąpią zachodnie gwiazdy, bardzo duże gwiazdy, co w polskim kinie zdarza się rzadko. John Malkovich, Josh Harnett. Fajnie by było, gdyby byli z nami na premierze, ale wiadomo z jakich powodów, głównie kwarantanny i pandemii, nie mogli się tu pojawić. Mam nadzieję, że to będzie kino, które mnie zachwyci i pozostawi w takiej artystycznym wrażeniu dzisiejszego wieczoru. Jak panu udało się przetrwać pandemię koronawirusa? Czym pan w tym czasie zajmował się? Zajmowałem się głównie moją rodziną, która na co dzień, kiedy normalnie pracuje jako aktor i producent teatralny, jest trochę ją zaniedbuje, ale też dzięki pandemii udało mi się wyprodukować w spokoju moją premierę teatralną, spektakl Winda do nieba, czyli Czworo po 40, który już za dwa dni ma swoją premierę, właściwie pokaz przedpremierowy. I paradoksalnie pandemia mi pomogła w tym, bo mogłem się tylko na tym skupić. No i cóż, produkujemy, pokazujemy w sobotę o 19 i czekamy na lepsze czasy, a głównie na wiosnę, żebyśmy mogli pojechać w trasę. Czy w tym roku panu udało się wyjechać na wakacje, czy jednak pan się skupił na pracy zawodowej? Udało mi się na tydzień wyjechać na wakacje i mam nadzieję, że jeszcze jeden tydzień teraz po tej premierze, bo mojej premierze, też spędzę na wakacjach, tak żeby dobrze przygotować się do sezonu, który może być trudny dla nas artystów, no bo jesteśmy w pewien sposób ograniczeni sytuacją taką, że nie możemy się spotykać z naszymi widzami w sposób normalny, tylko w sposób ograniczony. To jest dla nas trudne doświadczenie.